Według przewidywań Głównego Urzędu Statystycznego od 2014 roku liczba mieszkańców Suwałk miała systematycznie się zmniejszać. Na szczęście prognozy dla naszego miasta nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Badania statystyczne wykonane zostały 3 lata temu. Wynik był niepokojący. Wskazywał na stały spadek zaludnienia naszego miasta. Zgodnie z czarnym scenariuszem w ubiegłym roku miało w Suwałkach mieszkać 69 093 osoby. Ten sam urząd podał właśnie najnowsze dane. Na koniec 2016 roku mieliśmy 69 626 mieszkańców. Wygląda na to, że GUS, analizując dane, nie wziął pod uwagę wszystkich czynników. Po raz pierwszy od kilkunastu lat w Suwałkach zanotowaliśmy dodatnie saldo migracji. Oznacza to tyle, że do Suwałk wprowadziło się więcej ludzi niż się z Suwałk wyprowadziło. Dokładnie ta liczba wynosi 29, czyli taka jest, jakby można powiedzieć, tutaj nadwyżka osób w Suwałkach. Wynikać to może z tego, że Suwałki w ostatnich latach przeżywają dosyć dynamiczny rozwój gospodarczy, ale też i dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego. Widać, że coraz więcej ludzi przyjeżdża do Suwałk z miast ościennych. Widać to chociażby po rejestracjach. Kupuje tutaj mieszkania, kupuje tutaj własne M, osiedla się w Suwałkach i znajduje pracę w Suwałkach. I stąd może być ten taki pozytywny wynik tego salda migracji. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami GUS-u, największy kryzys demograficzny miałby dopiero nastąpić. Przewidywano bowiem, że w 2017 roku liczba Suwalczan spadnie poniżej 69 tysięcy. Bieżące dane mówią o 375 urodzeniach i 311 zgonach. Saldo jest zatem dodatnie. Wyraźnie spadła też liczba osób wyjeżdżających za granicę. W 2014 i 2015 roku wyemigrowało łącznie około 150 Suwalczan. W ubiegłym roku było ich tylko 15. Mamy nadzieję, że tendencja utrzyma się i szybko osiągniemy magiczną 70.